Witam Państwa na konferencji po meczu Miedź Legnica Lechia Gdańsk. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 2-1. Dla uzupełnienia dodam, że spotkanie obserwowało 4264 widzów. W pierwszej części konferencji naszym gościem jest trener drużyny gości, pan Tomasz Kaczmarek. Panie trenerze, proszę o podsumowanie spotkania. Dzień dobry. Jest chwilowo, wiadomo, taki dla nas bardzo trudny moment i też jest trudno uwierzyć, w jaki sposób przegrywamy chwilowo spotkania, bo patrząc na bramki, jakie dzisiaj tracimy, pierwsza bramka jest chyba po 3 minutach z autu, długi aut, dostajemy bramkę z 16 metra, to są rzeczy, które niesamowicie wtedy komplikują mecz, komplikują sytuację. W drugiej połowie bramka na 2-0 dla przeciwnika jest po prostu kolejnym takim momentem prawie niemożliwym do zrozumienia. Wychodzimy na boisko, nie jesteśmy w tym momencie gotowi i nagle jest niesamowicie utrudniamy sobie życie. Trzeba też powiedzieć, że końcówka meczu, dużo emocji, tracimy wtedy plan, tracimy zimną głowę, zaczynamy robić rzeczy, których po prostu nie chcemy robić, nie powinniśmy robić. Wyglądamy wtedy w naszych działaniach całkowicie desperacko i wiadomo, że takimi rzeczami jest prawie niemożliwe, aby odnieść sukces. Mogę szczerze powiedzieć i chcę szczerze powiedzieć, że jest mi przykro, że w tym momencie znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w ciągu 3 tygodni znaleźliśmy się w tak przede wszystkim pod takim względem emocjonalnie trudnej sytuacji, bo wiadomo, bezdyskusyjnie na boisku wyglądamy źle, słabo, wyglądamy na zespół, który z takimi trudnymi momentami, z takimi trudnymi meczami ma po prostu to jest dla nas wyzwanie sobie z tym przede wszystkim emocjonalnie poradzić i wiadomo, że wtedy mowa ciała i głowy częściowo idą w dół i nie mamy takiej energii na boisku, którą powinniśmy mieć. I tutaj bezdyskusyjnie zespół potrzebuje po prostu wygranego meczu, 3 punktów, momentu sukcesu, abyśmy się odbudowali. Wiadomo, musimy na to zapracować, musimy na to sobie zasłużyć większą koncentracją, bo tak jak mówię, później wszystkie zarzuty wobec nas mają prawo. Jedna rzecz, którą muszę tu powiedzieć, ja osobiście przejmuję całą odpowiedzialność za to, że w tym momencie jesteśmy w tak złej sytuacji, to nie pomyślałbym, że jest to możliwe. 3 tygodnie temu naprawdę bym nie pomyślał, że jest to możliwe, aby coś takiego, abyśmy tak wpadli w taką dziurę i tak wpadli pod formę. Jedyną odpowiedzialną osobą za to wszystko jestem ja. I tutaj myślę, że chciałem to tylko wyjaśnić, że to wszystko jest po prostu, za wszystko czuję się odpowiedzialny
i odpowiedzialny, żeby też to naprawić. Dziękuję. Czy mają Państwo pytania? Proszę. Nie, czy to jest mikrofon, żeby mówić? Nie, proszę mówić. Dzień dobry, Maciej Słomiński, Italia. Panie trenerze, po takim starcie do sezonu i po takiej meczu, gdzie przegrywacie z Beniaminkiem, grając 60 minut o jednego zawodnika więcej, muszę Pana to zapytać, czy Pan czuje, że ta Pana posada jest bezpieczna? Czy Pan ma wsparcie zarządu w tym kryzysie, no bo nie bójmy się nazwać tego, co się dzieje teraz kryzysem? Tak, na pewno jesteśmy w kryzysie. Na pewno w takim momencie posada nigdy nie jest w 100% bezpieczna. Nie jestem w stanie w ogóle tego ocenić, bo jeżeli zespół tak gra, jak gra, to wiadomo, zawsze klub ma prawo do wszystkiego. Czuję się na pewno gotowy na ten moment. Byłem jako trener już w podobnych momentach i bezdyskusyjnie czuję się gotowy, aby to wszystko naprawić. Ale wiadomo, że w takich momentach ważne jest, aby też mieć możliwość tego zrobić. Tutaj tak jak mówię, mam pełną świadomość, że ja wprowadziłem zespół w ten moment i na pewno nikt w klubie nie może być z tego zadowolony. W drugiej części konferencji prasowej naszym gościem jest szkoleniowiec i gospodarzy, pan Radosław Byla. Panie trenerze, proszę o podsumowanie meczu. No, szczęśliwy finał dla nas, wielkie ów. Chciałbym bardzo pochwalić zespół, bo nie da się ich nie chwalić, ale nie tylko za dzisiejszy mecz, bo po ostatnich okolicznościach potrafiliśmy się pozbierać i mimo, że okoliczności tego meczu również były bardzo trudne, bardzo ciężkie, no to daliśmy radę i od początku wierzyliśmy w siebie, wierzyliśmy w nas, w ten projekt i myślę, że to, co całym zespołem potrafiliśmy dzisiaj wybronić, no to pokazuje, jak charakterny jest to zespół, jak zawodnicy, jak im bardzo zależy. Dzisiaj widzieliśmy bardzo dużą dozę ambicji u naszych zawodników. Ale też chciałbym pochwalić kibiców i tu bez zbędnej kokieterii, bo były dwa takie momenty, szczególnie w drugiej połowie, gdzie miałem wrażenie, że nas to trybuny poniosły. I o to w tym wszystkim chodzi, bo wspólnie tworzymy miedź i ja się mogę tylko i wyłącznie bardzo cieszyć, że dzisiaj tak to wszystko się skończyło.